Halo, tu Jessica. Jessica, kochaniutka moja blondyneczko najcudowniejsza. Kocham cię, skarbie. Dziadek umiera. Dziadek umiera? Co? Dziadziu Stefan? A co się stało? No stary już jest, stary skarbusiu. Serce już słabe, umysł już sflaczał. Oczy mu się przymykają. Jednym słowem pada dziad. Przyjdźcie dzieci go pożegnać, póki żypie jeszcze, Stefciu. Dobrze, babuniu, niedługo będziemy. Brian, Brian, dziadek umiera. Jak umiera? Tak jak wtedy, co była Wielkanoc? Co nam Pryma Aprili spóźnione zrobił? Nie, Brianek, teraz jest coś na rzeczy. Musimy jechać do dziadzia na te ostatnie jego chwile. Zakładam sufiksy i lecimy. Wzywaj taksówkę, Jessica. Much later. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie jedziemy? Proszę szybko na partyzantów. Dziadek umiera. A przepraszam, można zapalić? Nie. To skąd tu tyle niedopałków? Ponieważ zostawili je pasażerowie, którzy nie pytali, czy tu można palić. Aha. A czy mógłby pan przynajmniej przetrzeć czymś przednie szyby? Nie. Przecież nic nie widać. To i tak nic nie da. Okulary zostawiłem w domu. Much later. Mój kochany dziadzia. Kochamy cię, dziadzia. Zdradzę wam mój największy sekret, moje dzieci. Ja naprawdę nie chciałem się żenić i zakładać rodziny. Miałem wszystko. Szybkie samochody, piękne kobiety, sporo przyjaciół i kasę. Ale pewnego wieczoru znajomy rzekł do mnie: ożeń się i załóż rodzinę, bo nie będzie ci miał kto podać szklanki wody, kiedy będzie ci się chciało pić na łożu śmierci. Od tego momentu słowa te nie dawały mi spokoju. Postanowiłem radykalnie zmienić swoje życie i ożenić się. Skończyły się wyskoki z kolegami na piwo. Teraz wyskakiwałem tylko do nocnego pogerberki dla was, dzieci. Wieczorne dyskoteki z dziewczynami zmieniły się w wieczorne oglądanie seriali z żoną. Pieniądze z konta zostały roztrwonione na fundusze inwestycyjne dla was, kochane dzieci. Swawolne dni sprzed małżeństwa odeszły jak wiatr. I teraz, kiedy leżę na łóżku śmierci, wiecie co? No co, dziadziu? Nie chce mi się pić.